Dzień dobry, Katarzyna Siewczyk, witam w programie Kobieta ze Śląska i Męski Punkt Widzenia. Witam serdecznie pana Artura Polaka, prezesa firmy APA Group. Dzień dobry. Tak jak program i sama nazwa wskazuje, dzisiaj będą to takie potyczki damsko-męskie i chciałabym właściwie porozmawiać na męski temat, ale trochę zahaczyć o to, jak kobiety mają go rozumieć, bo posilę się notatkami. Symulowanie procesów logistycznych, projektowanie celów zrobotyzowanych, usprawnianie procesów przemysłowych i automatyzowanie produkcji. To brzmi naprawdę skomplikowanie i to nie dotyczy chyba mnie jako kobiety, przyznaję się. Dla mnie to wszystko brzmi bardzo niezrozumiale, zawile. Często pan jest pytany o to, czym pan się zajmuje, ale tak w kilku słowach? Tak, to pytanie bardzo często się pojawia, rzeczywiście te pytania, które, albo te zdania, które pani zacytowała, one pochodzą raczej z materiałów technicznych. W normalnym języku, w komunikacji z partnerami, z klientami, rozmawiamy w normalny sposób, w naturalny sposób. Opowiadamy o tym, co robimy, żeby każdy rozumiał proces. To był cytat już bardzo taki profesjonalny. Zajmujemy się profesjonalną stroną życia takiego technicznego. Świadczymy usługi dla biznesu, dla przemysłu. W związku z tym musimy używać nomenklatury, która odpowiada właśnie ich oczekiwaniom, dlatego że po drugiej stronie mamy partnera technicznego, a w takim życiu cywilnym, w momencie, gdy prowadzimy na przykład taką rozmowę, staramy się odczarować technologię. Technologia nigdy nie powinna nikogo ograniczać, to jest taki nawyk być może ze starych czasów, gdzie jak się wypowiadało w sposób ekspercki albo używało się takiej nomenklatury, której nikt nie rozumiał, to było się uznawanym za eksperta. Poważniej to brzmi jednak, tak? Tak, każdy myślał, że to rzeczywiście świadczy o tym, że ta technologia jest czymś takim wyjątkowym. Ja zawsze mówię o tym, że technologia nie może straszyć. Technologia nie może nas zakłopotać, tak? Ona nie może nas wprowadzić w takie coś, że my nie wiemy, co się wydarzy w momencie zastosowania technologii. W związku z tym odcinam się od tych elementów, chociaż one pochodzą od nas rzeczywiście, ale tak jak mówię, to jest raczej podejście biznesowe, a nie cywilne. No i to w dużym skrócie, ale ja tu od razu nawiążę do tego, co pan powiedział, bo to, że to ma nam ułatwiać technologia życie i pomagać w tym życiu codziennym, to przykładem tego jest rzeczywistość ta nasza pandemiczna w tej chwili. Państwa firma między innymi jest współtwórcą takiego pomysłu robota, który ma być może w przyszłości zastąpić pielęgniarki na przykład w szpitalach. I tych projektów takich związanych z walką z koronawirusem, z pandemią jest chyba trochę. Może mi pan tutaj przybliży. Ja osobiście jestem zwolennikiem, żeby pracować mądrze, a nie ciężko, bo to jest taki, my jesteśmy ulokowani na Śląsku, w związku z tym etos pracy tutaj jest naprawdę, każdy z nas jest gotowy do ciężkiej pracy, ale zmieniły się czasy, w związku z tym zbudowaliśmy takie przeświadczenie, że możemy wprowadzić roboty, które mogą odciążyć służby pielęgniarskie i lekarskie od czynności powtarzających się, od tej ciężkiej pracy, od narażania się właśnie na bezpośredni kontakt z pacjentem, który jest zarażony, dlatego że rozmawialiśmy z lekarzami, jak wygląda ich praca, jak wygląda praca pielęgniarek. To jest wielokrotny kontakt osoby, która świadczy pomoc, z kimś, kto jest zarażony. Rozumiem przez to, że ten robot jednak bardziej by tutaj się sprawdził niż człowiek, bo człowiek przenosi ewentualnie te wirusy, robot nie. Tak. Czy roboty w przyszłości mogą być jakimś zagrożeniem dla człowieka jako gatunku, bo one jednak potrafią więcej zrobić, a nie są narażone na łapanie wirusów czy bakterii, tak jak człowiek. Ja uważam, że w najbliższy czas spowoduje przeniesienie technologii rzeczywiście do takiej sztuki użytkowej. W tej chwili już zaakceptowaliśmy roboty u nas w domu, roboty sprzątające na przykład, które samodzielnie pod naszą nieobecność wykonują taką cywilną pracę. W związku z tym nie boimy się tych robotów. Inżynierowie wymyślają te roboty, a inżynierowie to są ludzie, to my. W związku z tym naszą motywacją do tworzenia wynalazków jest pozytywna motywacja, nie negatywna. W związku z tym prosiłbym Państwa i Panią o to, żeby zaufać troszeczkę naszej wizji temu, co my robimy na co dzień, bo nie robimy też nic przeciwko sobie. My również jesteśmy odbiorcą technologii i robimy to dla Pani, dla mnie, dla nas wszystkich, którzy korzystają z tej technologii. Powodujemy, że życie ma stać się łatwiejsze. Kiedyś ktoś powiedział, że komputery wyeliminują nas z pracy. Tej pracy będzie mniej. Jak się popatrzy na procesy, które się odbywają w zakładach pracy, to ludzie, nie widzę, żeby ludzie pracowali mniej. Pracują po 10 godzin, po 12 godzin, po 8 godzin. Jestem inżynierem
ale od 20 lat prowadzę różne projekty, pracuję w zespołach i to, co powoduje największe zagrożenie, to nie jest technologia, to jest brak zrozumienia między ludźmi, bo ludzie nie mają czasu na to, żeby porozmawiać, żeby komuś coś wytłumaczyć, żeby wyeliminować elementy właśnie takie związane z lękiem. Boimy się robotów, bo nie rozumiemy, jak działają. Jeżeli byśmy poświęcili troszkę czasu, gdybym ja pani pokazał, jak te roboty działają, co one mogą, czego one nie mogą, to my zawsze prowadząc projekt mówimy o takiej analizie ryzyka, jakie są czynniki zagrażające. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym robot nie jest, a nie czym robot jest i jakie zagrożenia niesie, bo to wynika z science fiction, z tego, jakimi filmami byliśmy karmieni w dzieciństwie, tak? Jak ten nasz okres młodzieńczy, adaptacji technologii. Ja osobiście bardzo lubię technologię, bardzo ją cenię. Ja nadal uważam, że ta technologia jeszcze nie osiągnęła takiego etapu, jaki spowodowałby moją satysfakcję, ale jesteśmy już na dobrej drodze do tego, żeby ją dobrze wykorzystywać. Ponieważ to jest program, który ma pokazywać zarówno ten kobiecy, jak i męski punkt widzenia, to zastanawiam się, czy w tej branży pełnej inżynierów, która jest uważana za branżę taką jednak męską, czy jest w tym miejsce dla kobiet? Czy w Państwa firmie może też kobiety się jakoś mogą realizować w tej dziedzinie? Ja muszę powiedzieć, że mam takie szczęście, że zespoły, w których pracowałem do tej pory, były damsko-męskie i wbrew pozorom kobiety wnoszą bardzo dużo do technologii, do przemysłu, do takich rozwiązań cywilnych, dlatego że my patrzymy w inny sposób na świat, troszeczkę, ze względu na to, że trochę inaczej jesteśmy wychowani. W związku z tym to, co jest dobre dla mężczyzn, jest czasami niedobre dla kobiet, dlatego że mężczyźni chcą elementu użytkowego. Tylko i wyłącznie użyteczność się liczy i to trochę jest w świecie inżynierskim. Dla mnie to są cudowne rozwiązania i mógłbym o nich rozmawiać bardzo długo i również jak się spotykam z kolegami, to właśnie rozmawiamy o tym. To czasami tak. Z kolegami, a teraz zapytam, jak to jest z kolegami, bo kobiety lubią rozmawiać o emocjach. I czy rozmawiając o tych technicznych tutaj rozwiązaniach, nowoczesnych technologiach, jest w tym wszystkim miejsce na emocje, no bo przecież taki robot nie ma emocji. On jest zaprogramowany, to jest maszyna, on działa, on się nie zastanawia, czy to dobrze, czy źle, on ma wykonać. Muszę panią uspokoić, dlatego że na świecie są stworzone już roboty, które mają takie cechy jak ludzie, czyli są wyposażone w układy tak zwane sensoryczne, które odbierają informacje z otoczenia i mogą się zachowywać w sposób bezpieczny. Kiedyś roboty zamykano w klatkach, a w tej chwili te roboty taki robot mógłby usiąść tutaj koło nas i mógłby razem z nami prowadzić jakieś działanie. U nas już w Polsce też ktoś nad tym pracuje? Tak, w zeszłym roku mieliśmy okazję współpracować z Uniwersytetem Śląskim, z Wydziałem Psychologii i badaliśmy, jakie emocje roboty wywołują u ludzi. Czy ludzie są gotowi na tą technologię, czy szanują sobie tą technologię? No i muszę powiedzieć, że zdumiewające są efekty pracy naukowców, z którymi mieliśmy okazję. Psychologowie w związku z tym to są emocje, tak, które były badane. Ludzie mają dużą obawę. Ludzie boją się technologii. I ludzie nie są gotowi do pracy z robotami. W związku z tym to są takie elementy, których nam jako inżynierom bardzo ciężko jest uzyskać tą informację. Bardzo ciężko jest ją zrozumieć przede wszystkim, bo my kochamy roboty. Ale okazuje się, że większość społeczeństwa ma inne emocje z tym związane i psychologowie nam jasno pokazują. Uważajcie, jak projektujecie, zwróćcie uwagę właśnie na te cechy miękkie. Teoretycznie rzecz oczywista, ale bardzo często o niej zapominamy. W związku z tym tutaj znowu, to akurat była sekcja kobieca, która badała technologię, w związku z tym tutaj efekty tej pracy z inżynierami, no świetny wynik, dlatego że dopiero teraz możemy podejmować świadome decyzje, takie, które spowodują polepszenie procesu. I dochodzimy tutaj do takiego zagadnienia, które bardzo mnie interesuje, inteligentne domy. Bo to jest właśnie taki dom, w którym jest robot, który wykryje moje emocje i potrafi się tak zorganizować, że od razu mi się ten nastrój poprawi, tak to rozumiem. Jak się projektuje taki inteligentny dom?
Tak inteligentny dom, żeby zaprojektować, to ja jestem takim zwolennikiem, żeby nie przesadzać z technologią. Dlatego, że jeżeli zastosujemy zbyt dużo technologii do osób, które przebywają w pomieszczeniu i one nie są gotowe na tą zmianę technologiczną, to nie buduje szczęścia. W związku z tym za każdym razem trzeba dobrać technologię do odbiorcy, do osób, które będą korzystać z danej przestrzeni. Nowa technologia powoduje to, że możemy zbudować przestrzenie, które zmieniają się. Mają taką możliwość zmiany stanu. Czyli możemy pomyśleć sobie o tym, że miejsce, w którym jesteśmy, jest biurem, a po godzinach staje się mieszkaniem. Przeglądając informacje na temat tego inteligentnego domu, mnie jako kobietę od razu zainteresowało coś takiego jak inteligentne lustro czy inteligentna szyba. To wszystko ze słowem inteligentne. No na czym ta inteligencja polega? Tak, słowo inteligencja jest moim zdaniem już bardzo mocno zużytym i rzeczywiście wszystko w tej chwili jest inteligentne. Jest inteligentna pralka, żelazko, lodówka, płyta grzejna, smartfon jest inteligentny. Ale czasem trzeba coś zrobić. Tak, czasem trzeba coś zrobić, w związku z tym rzeczywiście to, o czym rozmawiamy, inteligentne lustro, to jest taki pomysł sprzed mniej więcej 3 lat. To jest sytuacja taka, że jeżeli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, rano spieszymy się do pracy, chcemy coś zrealizować, wchodzimy do łazienki, wykonujemy czynności w postaci, nie wiem, mycia zębów, to patrząc z punktu widzenia czasu, my ten czas marnotrawimy na pewną czynność. I teraz można by sobie wyobrazić, że miejsce, w którym dokonujemy czynności higienicznych, jest lustro, które znowu patrzy na nas, jak wyglądamy, jak się czujemy i dostarcza nam istotnych informacji, czyli wyświetla nam informacje, jaki czas nam zajmie dojazd do pracy. Czy my mamy się spieszyć, czy nie musimy się spieszyć? Czy możemy wypić kawę, czy nie możemy wypić kawy? Podstawowe przywołanie, takie, które mówi o tym, czyje są dzisiaj imieniny, co się zbliża w najbliższym czasie, na co warto zwrócić uwagę, jaka jest impreza. Dzisiaj my to wszystko mamy oczywiście w smartfonie. Nasze takie nawyki społeczne, to już wiele osób budzi się ze smartfonem, patrzy, co w nim jest. Ale możemy sobie wyobrazić, że nie jesteśmy niewolnikiem urządzenia, że ono z nami nie chodzi wszędzie, ale właśnie do miejsc, do których wchodzimy, uzyskujemy informacje, które są dla nas istotne w danym miejscu. Dla mnie to jest inteligencja. To jest inteligencja projektanta, to jest inteligencja osoby, która dokonała analizy naszych potrzeb, która porozmawiała o tym, czego my potrzebujemy. To kiedyś tylko w filmach można było zobaczyć, że będzie do nas ktoś przemawiał i w łazience podczas tej porannej toalety powie, co mamy danego dnia robić, co mamy zaplanowane. To wszystko mi się kojarzy z jakąś taką rzeczywistością filmową i wyobrażoną. To w jakim sensie mam teraz sobie wyobrażać tam kolejną przyszłość, czyli co jeszcze można do tego wszystkiego wymyślić, co jeszcze może nas zaskoczyć, czym może nas zaskoczyć ta nowoczesna technologia? Ja się odniosę teraz do męskiego świata, ale być może też dojdziemy do pewnego kompromisu. Bardzo lubię filmy z Jamesem Bondem. Jako osoba w młodszym wieku bardzo obserwowałem gadżety, które ten James Bond, którym technologią, którą on dysponował, jaką był wyposażany, jakie akcje udało mu się rozwiązywać właśnie dzięki technologii. I jak obserwuję teraz kolejne emisje filmu Jamesa Bonda, to proszę zwrócić uwagę, że tam technologii już nie ma. Ta technologia już przestaje być promowana. Dlaczego? Dlatego, że świat dogonił Jamesa Bonda. My dzisiaj już jesteśmy w stanie zrealizować praktycznie większość tych elementów, które są pokazywane na filmach. W związku z tym filmowcy, którzy mają olbrzymią możliwość kreacji różnych rzeczy, wymyślania różnych elementów, oni już nie mają za bardzo czego pokazać, bo my w życiu możemy sobie za pomocą różnych elementów zbudować podobny świat. Możemy zbudować, nie wiem, automatyczną szklarnię, zrobotyzować ją, zbudować, nie wiem, automatyczny parking, rozpoznawać emocje, zastosować tę technologię w dowolnym miejscu. I James Bond teraz poszedł raczej właśnie w komunikację, w rozmowy z ludźmi, tak? I to jest, myślę, że to jest taki naturalny trend, że żyjemy w takim czasie, gdzie technologia już jest gotowa na to, żeby uzupełnić nasze życie bez powodowania takiego poczucia zagrożenia. Pozwolę sobie zaryzykować, może mnie Pan poprawi, ale aktywności fizycznej nie da się zastąpić robotem, a z tego co wiem, Pan dużo biega. I podczas tego biegania o czym Pan myśli, bo chyba nie o nowoczesnych technologiach?
W czasie biegania używam nowoczesnych technologii, dlatego że obserwuję swoje parametry życiowe. To jest też fascynujące, że właśnie te nowoczesne technologie, one pozwalają nam określić wytrenowanie naszego organizmu, na jakim poziomie jesteśmy, co możemy. Słucham książek, słucham muzyki. Zastanawiam się nad wynalazkami. Bardzo często jest tak, że w momencie, jak biegniemy i przestajemy myśleć o takich rzeczach ograniczających, to nagle znajdujemy rozwiązania, które mieliśmy z tyłu głowy, które nie wyszły na pierwszy plan, bo jesteśmy przytłoczeni jednak takimi bieżącymi sprawami, które trzeba bardzo często rozwiązywać. I bieganie powoduje to, że nasz umysł zaczyna tak pracować właśnie, możemy go skoncentrować na myśleniu o danym temacie. Także wszystkich zachęcam do aktywności. To na jakim dystansie pan biega? Ja uwielbiam dziesiątki. Dziesiątki są fascynujące. Mi osobiście udało się przebiec 4 maratony, kilka półmaratonów, kilka takich biegów z przeszkodami, tak to nazwijmy. Takim moim największym osiągnięciem, jeżeli chodzi o bieganie, to było namówienie 7 osób od nas z biura i przebiegnięcie maratonu w Poznaniu. To były osoby, które w bardzo krótkim czasie zaadaptowały się do tego i każdy ukończył ten maraton. Jeżeli ktoś zamierza biegać albo przeszła mu taka myśl przez głowę, to powinien bardzo powoli zacząć. Dlatego, że większość osób zniechęca się, bo traci dech. W związku z tym trzeba bardzo powoli się adaptować do tego. Po tygodniu, po 2 tygodniach możemy biegać ciągle. Nie wiem, czy pani to potwierdzi, ale to jest takie moje spostrzeżenie. Ja czasami z racji wykonywania zawodu nie mogę prowadzić treningu w taki sposób, jakbym chciał. W związku z tym bardzo często jestem bardzo początkujący, wielokrotnie, tak? W ciągu sezonu mam jakąś przerwę, chcę wrócić do biegania i to, co pamiętam, to, co moja głowa pamięta, to chciałbym biec. Przebiec 10 km w biegu ciągłym, okazuje się, że też tracę dech. W związku z tym przypominam sobie, zacznij wolno. Trzeba zaprogramować jednym słowem ten organizm, ale też człowiek to nie robot. Tutaj jakby zatoczyliśmy koło, że człowiek to nie robot. To nie robot, tak. Ja wiem, że być może to nie wypada tak się chwalić, ale ja bym mimo wszystko chciała, żeby to wybrzmiało. Była ostatnio taka ważna dla Państwa firmy, dla Pana nagroda. Tak, rzeczywiście. W tym roku zostaliśmy uhonorowani godłem Teraz Polska dla produktu, dla systemu, który opracowujemy już od kilku lat, kilkunastu w zasadzie. Dlatego, że dojście do pewnego etapu projektu to jest praca całego zespołu, wielu nieprzespanych nocy, myśli w czasie biegania. W związku z tym tutaj pomysłów była cała masa. Rzeczywiście zostaliśmy dostrzeżeni przez ekspertów. Chwaląc się, dostaliśmy 977 punktów na 1000 w Europie, być może jeszcze gdzieś dalej. Wierzymy, że technologia to nie jest związana tylko i wyłącznie z Doliną Krzemową. Wierzymy, że inżynierowie, kobiety, mężczyźni, inżynierowie, zespoły są w stanie wytwarzać doskonałej jakości produkty właśnie ze względu na to, że rozmawiają ze sobą, że mamy wspólny cel, wiemy, czego chcemy, wiemy, jak chcemy polepszyć jakość życia. W związku z tym te roboty covidowe, te wszystkie elementy, to wszystko składa się na całość. To w takim razie tych dobrych pomysłów niech jest więcej, życzę długich dystansów, żeby te dobre pomysły się pojawiały. No i oczywiście bardzo Panu dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękujemy również Państwu za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków naszego programu. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.